Dzień dobry, elfy, tutaj Olga i moi drodzy, dzisiaj witam was w grze, na którą normalnie czekałam od tylko pojawienia się demo. Zresztą prawdopodobnie widzieliście ten odcinek na moim kanale, ponieważ jest on najpopularniejszym odcinkiem u mnie ever, ale jest to gra Storyteller i jest to po prostu książka o tworzeniu historii. Jeżeli ktoś nie oglądał tamtego odcinka, to oczywiście zostają w karcie, ale nie martw się, gra jest na tyle prosta i ciekawa, że wydaje mi się, że szybko załapiesz, o co chodzi. Moi drodzy, rozdział pierwszy jest to życie i śmierć i naszym zadaniem jest utworzenie historii z tych, proszę bardzo, bohaterów, aby tytuł, można powiedzieć, z całej powieści był Adam rozpoczyna w pojedynkę, odnajduje miłość i ginie szczęśliwy. W takim razie bierzemy sobie tutaj Adama. Jaki smutny, o mój Boże, tak, chciałby poznać jakąś piękną kobietę i mamy, dokładnie, Ewę, ale niestety, jako że on ma nie zginąć szczęśliwy, no to mam nadzieję, że słuchajcie, że zginie szczęśliwy, ponieważ poznał Ewę. Proszę bardzo, i na tym polega cała gra, jest mnóstwo nowych rozdziałów, możecie niektóre rzeczy kojarzyć z tego, co robiłam już kiedyś, ale kochani, autor powiedział, że to jest na tyle inne, że będziemy sobie po prostu robić wszystko od początku, no ale Ewa ginie cierpiąc, okej, okay, zobaczmy, poczekajcie, najpierw miłość, prawda? Weźmy sobie Adama i Ewę, jest miłość, cudownie. I następnie proponuję śmierć? Może zróbmy tak, że właśnie, że Adam umrze najpierw i ona w takim razie będzie z tego powodu smutna, a następnie, tak jak można powiedzieć, Romeo i Julia umrze, tak, razem z nim. Dobra, udało się, kolejna historia. W kolejnej historii mamy zrobić spotkanie z duchem kochanej osoby. No to najpierw zróbmy, że oni po prostu się kochają. Zastanawiam się, kogo uśmiercę. Myślę, że to będzie Adam. Całkowicie, wiecie, niezwiązane żadne powody. No i poczekajcie, spotkanie z duchem kochanej osoby. Może weźmy Adama i żeby Ewa cierpiała, okej, okay, okej, okay. I teraz weźmy miłość. Czy Adam będzie duchem? Tak, Adam będzie duchem, super! No i w takim razie, dobra, mamy to, cudownie! Rozdział Adama i Ewy już się zakończył, jednakże, kochani, mamy coś nowego, złamane serca! Czyżby, okej, okay, już chciałam powiedzieć, czyżby Adam i Ewa ponownie jeszcze mieli mieć złamane serca, mam nadzieję, że nie, ale nie, kochani, mamy Edgara, Leonore, Bernarda i Izabel. Kres cierpienia. Nie wiem do końca, o co chodzi, ale kres cierpienia, czyli jakieś zakończenie czegoś smutnego. No to poczekajcie, weźmy śmierć, prawda? Niech Edgar po prostu jest bardzo przykry. A, on nie rozumie, dlaczego miałby być mu przykro ze śmierci Eleonory. No to poczekajcie, spróbujmy zrobić najpierw, że oni się pobrali, prawda? Więc Edgar i Leonora są teraz właśnie małżeństwem. No ale niestety, bardzo tragicznie, Leonora umiera. I teraz mamy zrobić jakiś kres cierpienia, może w ślub w takim razie? I niech Edgar... No Edgar, ja wiem, że ma złamane serduszko, a co z... Izabel, dobra, udało nam się, chociaż to było trudniejsze niż poprzednie po prostu historie. Poczekajcie, ale ja tutaj nie zauważyłam innej kwestii, bez żadnych śmierci. Więc spróbujmy tę historię, no ci już co się tutaj wkurzają, no nie znają się, więc typowo, że się wkurzają. No ale poczekajcie, jeżeli to nie ma być żadnej śmierci, to musi być ślub, prawda? Musimy w jakiś sposób złączyć ze sobą dwie postacie, niech będzie Edgar i Leonora, ship, totalnie. I teraz może ślub. Lub, kurczę, Edgar, Izabel? Nie, oni się nie lubią. Bernard? O, Bernard jest zakochany w Edgarze, proszę bardzo, nie wiedzieliśmy tego poprzednio, więc w takim razie Edgar jest bardzo smutny, jednakże nie ma co się martwić, ponieważ Izabel... Dokładnie, pomoże jemu cierpieniu. Kurczę, nie wiedziałam, że Bernard był zakochany w Edgarze. Muszę sprawdzać tego typu easter eggi. Kolejny kres cierpienia, tylko że tym razem z Leonorą i Izabel. Poczekajcie, mamy również ożywienie, więc proponuję, aby one się pobrały, prawda? No bo najpierw musi być miłość, najpierw muszą być, wiecie, związki i tak dalej, prawda? Następnie spróbujmy, żeby babam! Leonora, będziesz po prostu moją biedną, biednym nagrobkiem. Jest jej bardzo przykro, ponieważ no oczywiście Leonora zmarła. I teraz, kochani, spróbujemy wziąć ożywienie. Nie martw się, Izabel, Leonora, proszę bardzo, jest tutaj już żywa. I następnie spróbujmy sobie zrobić ponowny ślub. Okej, dobra, to było całkiem proste. Myślałam, że to będzie naprawdę jakieś bardziej skomplikowane. Co to jest za tytuł? Ja nie chcę takiej złotej historii na Edgara, okej? Okay? No ale dobrze, słuchajcie, spróbujemy. Wszyscy odrzucają Edgara. Może spróbujmy ślub i potem niech będzie jakaś śmierć. Zobaczymy.
zobaczymy. Edgar i Leonora będą właśnie małżeństwem, ale niestety Leonora, jako moja po prostu główna postać, która będzie cały czas umierać, niestety miała po prostu zawał serca i tak to się potoczyło, że Edgar teraz będzie szukał nowej po prostu miłości. Czy możemy po prostu Katako wprowadzić? Nie, musimy albo dać ślub, albo śmierć. Poczekajcie, no to spróbujmy dać ślub. Izobel i Bernard, niech proszę bardzo, właśnie wezmą ślub, niech będą w relacji i wtedy Edgar pomyśli, no ale moment, ja muszę sobie znaleźć po prostu kolejną osobę do kochania, więc weźmy go i Izobel. Dobra, dobra, mamy to, mamy to. Następnie mamy, kochani, kolejny ślub, Edgar i Bernarda. Oni też siebie nie lubią. I jak weźmiemy Edgara i Leonorę, a Leonora jest duchem. Kurczę, no to ona też go musi jakoś odrzucić. Poczekajcie, muszę w takim razie spróbować to zrobić jakoś lepiej, ale no nie mam pojęcia. A może? Czekajcie, ślub weźmy. Edgar i Leonora, kurczę, a gdybyśmy wzięli, to oni się wszyscy będą chcieli małżeństwować. Kurczę, musiałabym to zrobić inaczej. A gdybyśmy wzięli śmierć? Też nie. To musi być, poczekajcie. Może Edgar, nie, najpierw Izobel i Bernarda, prawda? Oni będą w związku. Następnie mamy Leonorę i Izobel. No dobra. No bo ona kocha tamtego. Już myślałam, że wiecie, możemy zrobić jakiś trójkąt czy coś, ale najwyraźniej nie. A nie mogę tutaj teraz wprowadzić Edgara. Mam pomysł. Weźmy śmierć, proszę bardzo. Izobel bardzo tragicznie po prostu umarła, prawda? No, zawał serca, jest źle, jest tragicznie, wszyscy są smutni. Bernard po prostu jest w całkowitym dramacie, prawda? Jest w żałobie. Ale, moi kochani, z czasem po prostu, prawda? Czas leczy rany. Przychodzi inna wspaniała kobieta, imieniem jej Leonora. I ona po prostu jest w stanie wyleczyć serce Bernarda. Jednak mamy Edgara, który po prostu też chciałby kogoś pokochać. Jednak Izobel jest duchem. Czy ona go odrzuciła? Nie odrzuciła go. Kurczę, ale już dobrze mi szło, ponieważ chciałam zrobić wtedy, zobaczcie, ślub, że Edgar i Izobel jest duchem, no ale ona go nie odrzuca. Kurczę, to jest naprawdę strasznie trudne. Zastanawiam się, jak mogłabym to zrobić. Tak myślę, a gdybyśmy spróbowali zrobić coś podobnego, ale nie do końca, kochani, ponieważ Leonora i Izobel, po prostu ich miłość kwitnie na wiosnę, wszystko jest cudownie, serca i tak dalej, prawda? Jednak Edgar jest bardzo smutny, ponieważ Leonora była jego miłością z dzieciństwa i próbował się oświadczyć, jednak nie wiedział o małżeństwie Leonory z Izobel. W takim razie już mamy jedną stronę odrzuconą. Następnie Edgar, jako że próbuje cały czas znaleźć miłości, spotyka Izobel w barze, pił sobie razem whisky czy cokolwiek tam się piło w tych czasach i próbuje ją również zaprosić na randkę, jednak cóż się okazuje, ona po prostu była z małżeństwem z Leonorą, serce Edgara jest rozwalone, ono jest na 150 tysięcy kawałeczków właśnie rozbite, ponieważ dwie kobiety, które mu się podobały w tym życiu, niestety go odrzuciły, a więc Edgar, nie wiem, Bernarda teraz w to włożyć, ale spróbujemy, kochani, w takim razie czy moglibyśmy zrobić, że by Bernard był kurczę, to też się tak nie działa, ale wydaje mi się, że na pewno ten początek musi tak wyglądać, ponieważ no już zostały odrzucone w takim razie dwie osoby, został nam tylko jeden biedny Bernard. Ale jest mi głupio, że na to wcześniej nie wpadłam, kochani. Zobaczcie, możemy zrobić po prostu najtragiczniejszą, najsmutniejszą historię, czyli wziąć Izabel i niech Leonora po prostu patrzy na jej nagrobek i przeżywa żałobę skarby, ponieważ ona już go odrzuciła, prawda? I nie spodziewanie. Przychodzi Bernard i pragnie uleczyć biedne serce naszej po prostu załamanej Leonory i proszę bardzo, Edgar no już jest tak zesperowany, już naprawdę prosi swojego kolegę z pracy, no ale niestety nie, ponownie po prostu staje odrzucony. Biedaczek! Żyjący partnerzy odnajdują pocieszenie. To wydaje mi się dosyć proste, ponieważ zobaczcie, kochani, weźmiemy sobie ślub, jak zwykle, wydaje mi się, że Leonora i Izobel to jest mój ślub, to jest po prostu moja nowa para i one się kochają. Niestety, po prostu, jak to w życiu bywa, jedna rzecz, którą po prostu będzie wiadome, że ktoś
ktoś musi umrzeć, prawda? I jako, że mamy żyjącego partnera odnajdującego pocieszenie, kochani, mamy partnerzy, prawda? Mamy już pierwszą parę, następnie bierzemy kolejny ślub. Po prostu tutaj z jednej strony połowę miasta jest bardzo smutna właśnie ze śmierci Izobel, poprzez śmierć Izobel, ale druga część miasta jest bardzo szczęśliwa, ponieważ Edgar i Bernard już się, proszę bardzo, biorą ślub. Niestety, cóż to się dzieje? Jest, kochani, czarna plaga, po prostu, no, okropnie, ospa, czy tam cokolwiek było wtedy. I niestety, Bernard umiera ponownie, znaczy ponownie, jakby on umarł wcześniej, nie, ale że kolejny po prostu partner umiera. No niestety, kochani, mamy chorobę, jest średniowiecze, wiele osób umiera, ale na każdym po prostu końcu jest światło, prawda? I jako iż, proszę bardzo, mamy żyjący partnerzy odnajdują pocieszenie, to nasz Edgar, który był bardzo po prostu smutny z powodu śmierci swojego partnera, odnajduje miłość z Izobel. Cudownie, udało nam się! Ciekawa jestem, co przyniesie rozdział trzeci, czyli zjawy. Rozpocznijmy od historii objawienie. Edgar szokuje sam siebie. Śmierć, amnezja, lustro, o mój Boże! Nie, no to na pewno na początku musimy Edgara uśmiercić, prawda? A poczekajcie, mogę to usunąć? Ale nie, ja nie chcę tego usuwać. Edgar umarł po prostu. I wtedy ma amnezję? Nie mam zielonego pojęcia. Edgar, tak, dokładnie, jesteś bardzo zszokowany. Twój duch jest... zapomniał po prostu tego, co się działo w życiu po prostu poprzednim i następnie jest zszokowany, ponieważ umarł. Dokładnie, kochani. To było takie trochę, wydaje mi się, naciągane, ale jak wyszło, to wyszło, ponieważ następna historia jest to przerażenie i zobaczmy, znowu Edgar i Izobel, odrzucenie w związku partnerskim. Poczekajcie, mamy ślub, śmierć, ożywienie. Odrzucenie w związku partnerskim. Zastanawiam się, czyli musimy po prostu dać może ślub? I żeby oni, nie wiem, przypuszczam, w momencie, kiedy biorą ślub, aby ktoś siebie odrzucił. I mamy ożywienie, to jest coś nowego. Poczekajcie, weźmy Leonorę i Izobel. Mamy miłość, cudownie. Następnie, niestety, mamy śmierć. Dokładnie. A poczekajcie, mam chyba pomysł. Weźmy sobie właśnie jedną miłość i Izobel i po prostu Leonora jest ma złamane serce. Następnie spróbujemy zrobić ślub Leonory z Edgarem, bo wiecie, jakby serce Leonory jest bardzo złamane i znalazł po prostu nową miłość. Jednakże, cóż to się dzieje? Przez okropnego, paskudnego alchemika, który żył na obrzeżach miasta, zaczął się bawić w nekromancję i wziął po prostu pierwsze ciało, które znalazł, i była to Izobel. Więc, kochani, jako iż mamy, proszę bardzo, Izobel, czy możemy ją ponownie uśmiercić? Możemy, no ale nie chcę tego robić. Mamy, kochani, właśnie Izobel, która przyszła do życia przypadkiem, prawda? No bo ten alchemik chciał po prostu wziąć pierwsze ciało, które mu naszło, żeby po prostu, wiecie, ćwiczyć swoją nekromancję. Jednakże, jako że mamy Izobel i Leonorę, i mamy Edgar, biedny został odrzucony. Słuchajcie, Edgar to jest tak smutna postać w moich historiach, bardzo go przepraszam, ale niestety ktoś musi tutaj cierpieć. Następnie mamy zjednoczenie, cierpiący partnerzy spotykają się na nowo. No to chyba już przypuszczam, że wiem, o co chodzi. Poczekajcie, zrobimy taką trochę Romeo i Julię, ale gdyby któryś z nich potrafiło nekromancję i wskrzeszać zmarłych, prawda? A więc rozpocznijmy sobie od tej po prostu miłości. Trochę jest mi smutno, no, że nie ma tutaj partnerki Leonory, no ale mamy tylko i wyłącznie te dwie postacie, więc niech będą. Proszę bardzo, mamy miłość, kochani, no ale niestety, tak jak mówiłam, jest ta plaga, jest ta choroba i Edgar umiera. Edgar jest najsmutniejszą tutaj postacią w moich historiach, kropka. To już jest całkowicie, proszę bardzo, certyfikowane. I następnie, kochani, z po prostu bólu serca, Leonora również umiera, prawda? Jest nawet taki syndrom złamanego serca, że osoby umierają z tak wielkiego cierpienia, w którym się znajdują. Więc, kochani, właśnie Leonora umarła. Jako, iż tutaj mamy teraz dobrego alchemika, który chciał pomóc tej parze, ponieważ znał ją za życia. Edgar został wskrzeszony, proszę bardzo. Następnie Leonora została również wskrzeszona, ponieważ ten dobry alchemik chciał im pomóc. I następnie, kochani, mogą ponownie wziąć ślub.
Co to oznacza? Dlaczego? Dlaczego się nie spotykają na nowo? Czy spotykają się na nowo, prawda? No jest dobrze, powinno być dobrze. Poczekajcie, a gdybyśmy dodali tutaj jeszcze większą szczyptę cierpienia? Spróbujmy sobie w takim razie ożywić Edgara, który umarł, no ale niestety po prostu, tak jak mówiłam, Leonora z tego złamanego serca niestety zmarła i Edgar jest całkowicie, no tragiczna sytuacja, prawda? Jest całkowicie załamany i w takim razie spróbujmy ożywić Leonorę i aby oni teraz, dobra, teraz proszę bardzo, jest dobrze, wzięli ślub i znowu spotykają się na nowo. Ta historia nazywa się katastrofa, więc boję się, co biedny Edgar będzie musiał przeżyć teraz. Cierpienie dla wszystkich. A, czyli nie martw się, Edgarze, po prostu nie tylko ty będziesz cierpiał, ale będą cierpieć wszyscy. Kochani, więc w takim razie robimy sobie ślub. Proszę bardzo, nie, Leonora i Izabel, mój ślub totalny. No ale niestety, proszę bardzo, zobaczmy, kto może umrzeć. Dobrze, Leonora umiera, Izabel jest po prostu strasznie zrozumiała. Gotana. Następnie mamy cierpienie dla wszystkich i poczekajcie, ktoś również musi umrzeć. No ale spróbujmy. Wiem co zrobię. Zobaczmy ślub i Edgar będzie próbował coś tam hop-siup do Izabel, prawda? No ale ona kocha Leonorę, więc to nie ma tutaj sensu, aby cokolwiek między się nimi kręciło, prawda? A więc on jest, poproszę bardzo, całkowicie czuje cierpienie, więc kochani, mamy Edgar, nie, dobra, Edgar jeszcze nie będzie umierał. On umrze, ale dopiero później. Więc w takim razie spróbujmy sobie zrobić tak, żeby... Ktoś teraz potrzebuje po prostu umrzeć. No ale dobra, chciałam zrobić Edgara. No ale nie mogę teraz nikogo... A, mogę wskrzesić, mam ożywienie. No to poczekajcie. Niech będzie Izabel... Albo nie, Edgar, który umiera, dokładnie, ale wskrzesimy Leonorę. No jak to? Przecież Leonora jest... A, Edgar umiera, czekajcie, nie. To musimy w takim razie zrobić śmierć tego, Leonory i Izabel jest zdruzgotana, dokładnie. I jeszcze w sumie zabijmy Edgara, tak przy okazji. I następnie, kochani, mamy ożywienie Leonory, ale ona będzie po prostu... Po ożywieniu będzie w stanie zauważyć, że niestety, Izabel jest całkowicie zmarła i w sumie niestety Leonora w sumie nie musiała się, wiecie, ożywiać ani w ogóle przychodzić, przywraca się do życia, ponieważ i tak cierpienie jest takie, jakie jest, ale skarby, wydaje mi się, że tutaj sobie zakończymy, ale zobaczcie tylko, ile mamy po prostu różnych wspaniałych dalszych historii. Mamy piwnicę, mamy piękność, tutaj tych rozdziałów jest naprawdę dużo, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, po prostu w kolejnym zrobimy sobie dalsze historie. Ja tę grę uwielbiam, mam nadzieję, że również wam się podoba, no ale co, na razie ja się żegnam, do kolejnego zobaczenia i cześć!